Powtarzam, dobry wieczór. Ja jestem z wykształcenia inżynierem budownictwa wodnego i mam mówić o technicznych środkach ochrony przeciwpowodziowej, a w zasadzie krytykować je, no bo taką mi przydzielono rolę. To znaczy chciałem Państwu uświadomić, co może być bardzo niewygodne, że jeżeli mieszkamy na terenie zagrożonym powodzią, to znaczy mieszkamy powiedzmy zawałem, a rzeka płynąca w tym obwałowaniu uzyskuje poziomy o 5 metrów przekraczające poziom naszego domu, to będziemy zawsze zagrożeni. I myślę, że podstawowym celem tego szkolenia to jest nauczenie się takich zachowań, żeby to ryzyko było możliwie małe. Ale musimy pamiętać, że jeżeli mieszkamy na terenie zalewowym, to ryzyko niestety zawsze istnieje. I nie dało się tego nigdzie na świecie zlikwidować. Istnieje takie przekonanie wśród hydrotechników i tych ludzi, którzy są zagrożeni powodzią, że jeżeli się wybuduje odpowiednio solidne wały, wybuduje się zbiorniki i tak dalej, to będzie do końca świata bezpieczny. Chciałem Państwu pokazać, że tego się nie udało nigdzie na świecie uzyskać. Podam kilka przykładów konkretnych. Mississippi jest taką rzeką, no, płynącą przez najbogatszy kraj świata, którą zaczęto obwoływać 200 lat temu i na której wały są przerywane średnio co 30 lat, przez te 200 lat. Co jest najbardziej deprymujące? Otóż szkody, które wywołuje kolejna powódź, są dziesięciokrotnie większe niż szkody wywołane poprzednią powodzią. Nazywają to Amerykanie błędnym kołem ochrony przeciwpowodziowej. Wynika to z faktu, że ludzie wierzą w niezawodność tych wałów i zabudowują ten teren, budują tam fermy, miasta i tak dalej. Średnio po 30 latach, a czasem co 2 lata, te wały są niszczone i są gigantyczne szkody. To jest przykład powodzi na Mississippi z roku 1993. Ewakuowano 37 tysięcy osób, 47 zginęło, 40 tysięcy budynków zostało zniszczonych. Bezpośrednie szkody 15 miliardów dolarów, 5 milionów hektarów zalanych, to jest mniej więcej 1/6 obszaru Polski i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co przed tą powodzią zainwestowano w ochronę przeciwpowodziową w Mississippi? Otóż wybudowano 29 stopni na rzece, takich, których jednym z celów, no, dla żeglugi głównie, ale obiecywano, że one będą na skutek wybudowania dobrych wałów, będą chronić od powodzi. Wybudowano 36 olbrzymich zbiorników retencyjnych w zlewni Mississippi. To oczywiście kosztowało pewnie znacznie więcej niż te szkody, te 15 miliardów. No i na tysiącach kilometrów były potężne wały, które wybudowano w poprzednim okresie. Drugi przykład, to jest dwie powodzie na Renie, 93 i 95 rok. To jest z kolei najbogatszy kraj europejski. W 93 była powódź i po 18 miesiącach druga. Ta powódź zniszczyła no, najcenniejsze chyba w Europie historyczne miasta, kolonie, Bonn, Karlsruhe. Zresztą objęła również dorzecze Renu. Co jest charakterystyczne? Otóż systemy zabezpieczeń powodziowych projektowano i wykonano na końcu XIX, na początku XX wieku. Projektowano to na tak zwaną wodę stuletnią i okazało się, że ten poziom, który oceniono jako stuletni, w XX wieku wystąpił pięciokrotnie. Czyli okazało się, że to faktycznie to jest dwudziestoletnia woda. Rzeka sztuczna, w gruncie rzeczy tak olbrzymia ilość zbiorników, wałów, wszystkiego, czym technika w ogóle dysponuje, wszystko to zawiodło. W momencie, jak ja pisałem te slajdy parę dni temu, to telewizja pokazywała, jak przez Włochy płynie, przez ulicami Włoch, we Włoszech północnych płyną samochody, błoto, rozwalane są domy. To jest kolejny bardzo bogaty kraj europejski, gdzie zainwestowano gigantyczne pieniądze w ochronę przed powodzią. Mieliśmy wielką powódź w 1997 roku, pewnie Państwo, bo to nie tylko tacy starzy jak ja pamiętają, ale każdy na tej sali. W Polsce było 54 wypadki śmiertelne, 106 tysięcy ewakuowanych, 500
tysięcy hektarów zalanych, 467 kilometrów obwałowań Odry zostało zniszczonych. Albo przelanych wierzchem w górnej części do rzecza, przez wał przelewały się półtora metrowej wysokości woda. A niżej były to wały, które rozmiękły. No i tam odpowiednia ilość, tu jest lista szkód. 1700 mostów zniszczonych, 300 zabytków i tak dalej. Czym dysponowaliśmy przed tą powodzią w przypadku Odry? 8 zbiorników retencyjnych w czeskiej części do rzecza. 9 zbiorników po polskiej stronie. 12 zbiorników suchych, czyli takie zbiorniki, które się wykorzystuje tylko jak jest powódź. Normalnie tam jest normalna gospodarka rolnicza. 16 polderów. I cała Odra jest obwałowana, była obwałowana z małym wyjątkiem potężnymi wałami liczonymi w miastach na wodę tysiącletnią, gdzie indziej na stuletnią i więcej. I to wszystko jak domek z kart poszło z wodą. Wszystkie zbiorniki, poldery i tak dalej zostały wypełnione przed kulminacją fali. I kulminacja szła taka, jak ją natura stworzyła. Czyli to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Jeszcze powiem parę słów. To w przypadku państwa, mieszkacie nad Wisłą, to ma niewielkie znaczenie, ale żebyście nie mieli złudzeń, że jak wybudują zbiorniki retencyjne wielkie w Karpatach, że to będzie jakieś zabezpieczy Wisłę. Otóż ten zbiornik w Czorsztynie to jest jeden z większych zbiorników w Polsce. Tak się zdarzyło, że go oddano do użytku, a budowano go chyba 30 lat, w momencie, kiedy nadeszła jedna z największych powodzi, ta 97 roku. Oczywiście, jak była ta cała euforia, że ten zbiornik tak się sprawdził, komisja sejmowa zleciła wykonanie takiej ekspertyzy, której wynik był niesłychanie deprymujący. Otóż zbiornik ściął falę w Czorsztynie, ochronił powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów Doliny Dunajca, zresztą głównie przełomów takich, gdzie nie mieszkają ludzie. Po czym w Nowym Sączu, w Starym Sączu i w tych terenach zabudowanych obniżył o 5 centymetrów kulminację fali. Czyli wpływ tego olbrzymiego zbiornika, on kosztował 4 miliardy złotych, dotyczył bardzo małego odcinka rzeki poniżej zapory. Przejdźmy do tej Wisły, która jest nam najbliższa, jak to wyglądało. Więc proszę państwa, jak ta powódź, o której państwo opowiadali bardzo ciekawie i w sposób dla mnie bardzo interesujący, bo ja w niej na szczęście już nie brałem udziału, byłem na emeryturze, natomiast brałem bardzo czynny udział w powodzi 1982 roku na terenie zbiornika Włocławek. Byłem 3 miesiące w sztabie powodziowym w Płocku wtedy. I powiem co nieco na ten temat, swoją opinię wyrażę. Ale wróćmy do tego 2010. Otóż w prasie pojawiły się w telewizorni informacje, że była to jakaś niesłychanie wielka powódź tysiąclecia, stulecia, takie były niesłychanych rozmiarów. Otóż w Warszawie mamy na wodowskazie 200 lat obserwacji regularnych. I powodzie wyższe od 2010 roku były 8-krotnie na Wiśle w Warszawie, czyli w miejscu reprezentatywnym dla tego odcinka Wisły. Nie była to żadna wielka powódź. Była to powódź, która się średnio ma prawo powtórzyć co 20 lat. To wszystko było zawracanie głowy. Po prostu większa powódź od tej była poprzednio w roku 60 i 62. Od tej 2010 i większość ludzi już zapomniała o tym. Ale powtarzam, było to 8-krotnie w ciągu 200 lat obserwacji. A wszystkie urządzenia, wały, za którymi państwo żyjecie i tak dalej, były projektowane na co najmniej stuletnią wodę. I to wszystko znowu padło. Mówię o Warszawie, bo tam są badania. Jest 200 lat regularnych obserwacji i trzeba powiedzieć, że powódź się nie zmienia między ujściem Sanu a ujściem Narwi. Ta Warszawa jest absolutnie reprezentatywna. A to, że tu i ówdzie pękną wały, to obniża lokalnie o 20-30 centymetrów stan wody, po czym wszystko wraca. Nie łudźcie się państwo, że to miało jakieś większe znaczenie. Czyli nie była to duża powódź. I może na tym skończę próbę przekonania państwa, że te urządzenia techniczne jednak są zawodne bardzo. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Kosztują niesłychane pieniądze, potem obrona ich różnymi
metodami, przez układanie worków i tak dalej, kosztuje mnóstwo energii i też kosztów i jednak zawodzą. Co jest charakterystyczne i co powiedzmy zmieniło zupełnie na świecie? Ja mówię o krajach tak zwanych rozwiniętych. Niestety pod tym względem Polska nie jest krajem rozwiniętym pod względem poglądów na ochronę przeciwpowodziową. Otóż po tych powodziach, o których mówiłem, tam na Mississippi, na Renie i tak dalej, zaczęto się zastanawiać, no jak, co z tym fantem zrobić? No bo te powodzie, w gruncie rzeczy, jak się otworzy telewizor, to co raz na tydzień albo dwa razy na tydzień gdzieś w Europie czy na świecie jest powódź, giną ludzie i tak dalej. I stwierdzono, ja już o tym mówiłem, że występuje to zjawisko błędnego koła ochrony przeciwpowodziowej. Ludzie budują wały, licząc na to, że będą bezpieczni za tymi wałami. Rozwija się tam rolnictwo, osadnictwo i tak dalej, do momentu, kiedy te wały nie są rozwalone. Oczywiście wtedy powstaje presja społeczna, żeby po pierwsze naprawić szkody, a po drugie wzmocnić system osłony. Podnosi się rzędne wałów, wzmacnia je i tak dalej. I oczywiście w momencie starania się o pieniądze na te inwestycje obiecuje się, proszę Państwa, teraz jak podatnicy się zrzucą tam kolejne miliardy i tak dalej, to już będzie klawo. W związku z tym nie ma zahamowania zabudowywania terenu zalewowego. Jest to co na Mississippi i na całym świecie. Rozwija się przemysł, rozwija się osadnictwo, rolnictwo. Wały pękają po 10, po 50, w przypadku Odry to od 1903 roku one nie pękły. Było prawie 100 lat bez powodzi. I oczywiście jest presja. W Polsce uruchomiono program Odra 2006. Znowu miliardy wydaje się na wały, na zbiorniki, na poldery. Oczywiście obiecując bezpieczeństwo. W związku z tym chyba Reagan pierwszy to powiedział. Koniec z nakręcaniem błędnego koła ochrony przeciwpowodziowej. Nie twórzmy ludziom, nie róbmy wody w głowie, bo wystarczy rzece, obiecując im, że będą bezpieczni. No to co należy robić? Ale to jest osobna sprawa. Jeżeli pani wyczyści rowy, to szybciej ta woda spłynie do Wisły i będzie większe wezbranie. Także nie jest to takie oczywiste. Otóż to. I tylko, że nigdzie na świecie się to nie udało. To znaczy wszyscy politycy zaakceptowali, dobra, żeby nie było tej eskalacji szkód, to wprowadzimy przepis, który zabrania rozwoju infrastruktury na terenach zalewowych. Koniec, nie wolno, nie dostajesz pozwolenia na budowę na nic. W momencie, jak we Francji próbowano, bo pierwsi próbowali to zrobić Francuzi w Dolinie Loary, gdzie jest taka sytuacja jak na Wiśle, co parę lat rozwala wały, niszczy. To oczywiście społeczność mieszkająca głównie w Orleanie napisała skargę do parlamentu francuskiego, mówiąc, że to ogranicza im możliwości rozwojowe. No bo oczywiście, że ogranicza. Ktoś ma działki budowlane i nagle mówią, że powiedzmy w warunkach polskich pod Warszawą za złotówkę można kupić metr kwadratowy nieużytku, a działki budowlanej za $100 albo 150. No więc jeżeli się zakaże zabudowy, to ludzie powiedzą, dobra, ale zapłaćcie odszkodowanie, co jest zgodne z prawem, za utraconą wartość. No i okazało się, że to jest idea słuszna, tylko nie można jej wprowadzić w życie, bo jest opór wielki społeczeństwa. I w przypadku Loary oni zrobili tak, dobra, buduj się, ale musisz podpisać zobowiązanie, że nie będziesz się starał o żadne odszkodowania, jak ci rozwali, tylko musisz się ubezpieczyć. Jak nie będziesz ubezpieczony, to guzik. I po drugie, musisz budować w takich standardach, że to nie będzie zniszczone. Pani tutaj pokazywała niesłychanie ciekawe zdjęcie tego kościoła ewangelickiego, który stał na górce i oblany był dookoła wodą. I w gruncie rzeczy we Francji powiedzieli, jak chcesz budować, to wybuduj wysokie fundamenty. Niech tam nie będzie piwnic jakichś narażonych na wielkie szkody urządzeń. I jeżeli zaleje ci ten teren, no to będziesz miał kłopoty komunikacyjne. Możesz sobie kupić ponton albo łódkę. Nie dojedziesz właśnie.
będziesz miał pewne straty i te niewielkie szkody, które poniesiesz, zrekompensuje ci ubezpieczenie. Tak to rozwiązali. Bo z tym zakazem to jest sprawa beznadziejna. No, nie jesteśmy w stanie twardo zakazać zabudowy. Proszę państwa, pół Warszawy jest w terenie zalewowym Wisły. Jeżeli by pękł w roku ubiegłym wał Miezeszyński, prawobrzeżny wał Wisły, cała Praga znajduje się pod wodą, miejscami głębokości są 5-6 metrów. Czyli tam mieszka pół miliona ludzi i wszyscy ci ludzie by byli, prawdopodobnie byłoby tysiące ofiar. Więc to jest fakt, musimy się z nim liczyć. Wybudowano miasto w terenie zalewowym. Dolina Wisły miała szerokość 7-8 kilometrów. Zwężono to wałami do 400 metrów w Warszawie, ale cały teren pozostał terenem zagrożonym. Ale proszę państwa, ja nie chcę przedłużać tego wystąpienia. Jutro będziemy mogli podyskutować, bo ja bardzo chętnie bym z państwem porozmawiał. Chcę państwu teraz pokazać, że niektóre budowle ochrony przeciwpowodziowej fantastycznie zwiększają zagrożenie. To znaczy one tworzą dodatkowe zagrożenie w stosunku do stanu naturalnego. Ja w tej chwili nie mówię o tym, że powiedzmy tworzy się to błędne koło. Nie, nie, po prostu są kategorie budowli, które miały chronić od powodzi, które bardzo wybitnie zwiększają zagrożenie powodziowe. Proszę państwa, regulacje karpackich dopływów Wisły rozpoczęto za Franciszka Józefa, to znaczy w czasie zaboru austriackiego. W tej chwili praktycznie na terenie dorzecza Wisły, tego karpackiego, łącznie z Sanem, nie ma tam rzek, które by były naturalne. To znaczy wszystkie w mniejszym czy większym stopniu, raczej mniejsze rzeki bardziej, większe rzeki mniej, ale zostały uregulowane i regulowano je głównie po to, żeby nie było szkód powodziowych. To znaczy, żeby woda szybko odpłynęła z tego terenu, i żeby nie było szkód wywołanych erozją, to znaczy rozmycia szos, brzegów, mostów i tak dalej. Do czego to doprowadziło? Ja zresztą pokażę, jak wyglądają te typowe budowle. O. Na tym rysunku z lewej strony widzą państwo klasyczny przykład regulowania zabudowy rzeki górskiej, to jest potok Bystry w Zakopanem. To zrobiono po wielkiej powodzi 1934 roku. Zrobiono po prostu kamienny taki, w hydrotechnice się to nazywa skorotok, a nazywają to żłobem również, który by odprowadzał błyskawicznie wodę i on pełni swoją rolę. Tylko że poniżej ujścia tego potoku Bystrego do Białego Dunajca powódź zwiększyła się 2-3-krotnie w wysokość kulminacji ze względu na błyskawiczny spływ wody. Jeżeli ta sama objętość wody spłynie w 5-krotnie krótszym czasie, to będzie wyżej. No nie ma cudów. Więc to jest przykład budowli, która w skrajnie... Ja nie mówię tu o skutkach ekologicznych, bo tu żadna rybka nie żyje, nic oczywiście. Ale mówię o takich czysto technicznych. To bardzo zwiększa zagrożenie powodziowe. Nie tutaj, tylko niżej, bo przyspiesza spływ. Tutaj chroni. Tu nie było od 1934 roku żadnego wylewu na tym odcinku. Natomiast zginęło wiele osób nietrzeźwych, które wpadły do tego. I ja jestem właśnie Zakopiańczykiem. Po części mieszkałem 7 lat w Zakopanem i za mojego pobytu w Zakopanem było chyba z 5 czy 6 wypadków takich, że nietrzeźwy góral wpadł do potoku Bystrego. Tu jest przykład taki mniej drastyczny, znaczy typowa regulacja. Prostokątne koryto, jakieś takie progi kamienne, też przyspiesza spływ wody. I teraz badania, które przeprowadzono nad skutkami tej zabawy, to się w pewnym sensie zmieni. Pokazały, że jest tak jak na arenie, to znaczy ta woda, którą traktowano jako stuletnią, będę się skracał maksymalnie, takie się okazały jak na arenie, to znaczy kiedyś tam oceniano, że to będzie raz na 100 lat, a okazuje się, że co parę lat występują w dorzeczu Górnej Wisły na tych dopływach no, wielkie wezbrania. Ostatnie było właśnie w 2010 roku. Tyle po tych górskich to państwa mało interesuje, dlatego że nie żyjemy w górach. To znaczy najwyższa gmina to jest Solec chyba tutaj z tych. Powiedzmy, jak to wygląda na Wiśle. Ja chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, bo one są... Właśnie o trzech rzeczach, które są istotne z punktu widzenia państwa. Tak naprawdę uregulowano
na Wiśle Środkowej. Środkowa Wisła to jest od ujścia Sanu do ujścia Narwi. A niektórzy mówią, że do Włocławka, ale to geograficznie to jest do ujścia Narwi. Na Wiśle Środkowej tak naprawdę uregulowane jest tylko 20 km w Warszawie. Resztę to są takie tu i ówdzie wybudowane tamy poprzeczne, podłużne. Na ogół woda jest szybko niszczy. W każdym razie nie ma obustronnej pełnej regulacji Wisły Środkowej. Natomiast warszawski odcinek uregulowano, no powiedzmy, według zasad sztuki. Bardzo zwężono koryto. Kiedyś tam były starorzecza, ramiona, jakieś wyspy i tak dalej. Teraz, jakby Państwo zobaczyli, w Warszawie to jest taki prosty kanał, woda rżnie przez miasto. Jakie skutki tego są? Aha, do tego jeszcze doszło oprócz regulacji pobieranie olbrzymich ilości piachu z Wisły, czyli pogłębianie koryta, tak mówiąc po ludzku. Oczywiście nie dla pogłębiania, tylko dla budownictwa. To jest w tej chwili wielkie zagłębie budowlane, otoczenie Warszawy i pobiera się z Wisły w niektórych latach dwa razy więcej piachu niż Wisła niesie w ogóle z góry. Więc musiało się dno obniżyć. Obniżyło się w Warszawie o 2,5 metra, czyli bardzo spadły poziomy niskich przepływów i wód gruntowych. 2,5 metra niżej to jest katastrofa dla ujęć wody, bulwarów, filarów mostowych i tak dalej. I liczono, że takie obniżenie dna, ale to obniżenie dna dotyczy 150 metrów głównego nurtu, bo tam pracują pogłębiarki, że ono powiększy przepustowość, jak to się mówi naszym językiem, Wisły, to znaczy zmniejszy poziom wielkich wód. I okazało się, działa to zupełnie w odwrotną stronę, niezgodnie z oczekiwaniami. To jest porównanie tego, co biorą piachu z okresu 58-90-2000. Widać tą niebieską linię, że ona wielokrotnie jest wyższa w niektórych latach. Więcej biorą piachu niż Wisła niesie, ta czarna. Czarna to jest tyle, co płynie, przyniesie Wisła z góry, z Solca i tak dalej, a niebieska to, co biorą. No to tak się obniżało dno. Jeszcze lećmy dalej, bo ja chcę pokazać, jak to na powódź wpływa. O, widzicie Państwo, to jest skutek tego obniżenia dna. Zdjęcie jest zrobione z mostu poniatowskiego, czyli z prawej strony Wisły w Warszawie. Tam dalej na horyzoncie widać most Łazienkowski. I te krzaczory, które tutaj Państwo widzą, to jest dawna plaża, na której ja wszystkie wagary spędzałem przez całe młode życie. Zresztą częściej tam chodziłem jak do szkoły i na studia, muszę powiedzieć. W każdym razie była tutaj wspaniała plaża. Tutaj jest po lewej stronie wał, na zdjęciu go nie widać. Ta plaża miała w lecie, jak były niższe stany, miała szerokość do 200 metrów. Takiego pięknego piasku białego, płaskiego, gdzie no powiedzmy wszystkie panienki z Warszawy tam się opalały. Bardzo było miło, żaglówki pływały. Warto było tam przychodzić. I teraz jak koryto się... I dlaczego ten piasek był taki czysty i ładny jak na plaży? Bo on był co najmniej raz do roku zalewany wezbraniem Wisły, nawet małym wezbraniem. Woda dochodziła do wału, a zimą, wiosną, jak ruszały lody, to tam płynęła kraj i dokładnie wycinała to wszystko, co wyrosło w lecie. Tam zawsze z tego piachu jakieś wyłaziły trawki, coś takiego miejscami. Wiosną było to znowu czyste, nowego piasku naniosło. Jak dno się obniżyło 2,5 metra, to ten teren przestał być zalewany. On jest zalewany w tej chwili raz na 20 lat, na 15. Tylko przez wysokie wezbrania. No i oczywiście błyskawicznie wyrosło to zielsko. To zjawisko występuje praktycznie na całej Wiśle Środkowej, bo ona się wszędzie wcięła, nie tak jak w Warszawie 2,5 metra, ale wcięła się... No, poprzez budowę zbiorników retencyjnych w Karpatach, zapór przeciwrumowiskowych, częściowo przez regulacje, wiele przyczyn. Nie wystąpiło to w takich rozmiarach jak w Warszawie, ale wszędzie jest kłopot z zarastaniem międzywala Wisły tą roślinnością. Oczywiście w Warszawie jeszcze dołożono, bo tutaj jak zaczęto budować metro, to składowali ziemię z wykopów w tej dolinie, więc... Tam co najmniej metr to jest takiego nasypu gruzu i ziemi z wykopów, a na tym rośnie ten las łęgowy. Jest o tyle sprawa śmieszna, że on się stał obiektem ochrony przyrodników, bo tam różnych ptaków jest pełno i w tej chwili nie można go ruszyć, bo niszczy się siedliska. Ale
Tam jest Natura 2000, więc w tej chwili, gdybyśmy nawet chcieli, wycina się trochę te krzaczory, ale to zawsze są ciężkie walki. Niemniej skutek jest taki, że reasumując, na skutek obniżenia się dna Wisły w nurcie, zarośnięcia międzywala i powiedzmy zakumulowania tam, bo tam nie tylko rośnie zielsko, ale jak są wezbrania, to jeszcze osady powstają, zagrożenie Warszawy wzrosło w ciągu ostatnich 50 lat. Ten sam przepływ powoduje wyższe stany wody w Warszawie niż 50 lat temu. Więc dlaczego ja o tym mówię? Bo pojawiają się ciągle pomysły, żeby pogłębiać koryto Wisły. Po pierwsze, pogłębić go się tak naprawdę nie da, bo trzeba by brać około 2 mln m³ rocznie na całym odcinku, bo zaraz to zostanie naniesione tym, co rzeka niesie z góry. Więc tam by musiały stać na okrągło refulery i pobierać te... To jest problem, wie pani, dlatego że to jest bardzo dobry materiał budowlany. Po pierwsze, a po drugie, jak go zakażą tu brać, to zaczną brać, gdzie może to wywołać jeszcze większe straty. Na przykład zaczną rozkopywać jakieś wydmy, no nie wiem. Zapotrzebowanie na rumowisko jest duże. A na pytanie, czy brać, to ja powiem tak. Tam, gdzie państwo mieli największe kłopoty w zasięgu piętrzenia stopnia Włocławek, to jest skandal, że się nie bierze. Ostatnio brano... To jest ostatni odcinek. Ja nie mówię na całości, ale na ostatnim odcinku. Jakie państwo mają pomysły, kogo zmusić do tego, żeby to wybierał? Czy mamy jako podatnicy wszyscy za to płacić? Ale po co zmuszać? Na pewno będą chętni, wezmą. Nie, właśnie o to chodzi, że nie chcą. Oni chcą brać w Warszawie, bo tam mają zbyt od razu. Przyjeżdża ciężarówka, bo się buduje. A nie wiem, czy się nadaje, dlatego że tam jest zanieczyszczony mocno ten... Tam są... Tak jest. Więc to jest... Ja mam na ten temat opinię, ponieważ nie uzyskałem dobrej odpowiedzi, to sam dam dobrą... Proszę państwa, jest taka dyrektywa ramowa Unii Europejskiej, która mówi, że korzystający płaci. To znaczy, jeżeli ktoś korzysta z rzeki czy z jej zasobów, to jego obowiązkiem ustawowym, to nie ma lekko, jest likwidowanie. Kto korzysta z Włocławka? No. Duża odpowiedź. Turysta, to jest śmierdzące bajor. No. To pan jest bardzo odważny. Nie, nie, ale kto ma realny zysk? Pieniądze, duże pieniądze. Elektrownia we Włocławku. No oczywiście, tylko i wyłącznie. Nie ma nikt. No i teraz wie pani, wiecie państwo, nie państwo, kurczę, zapomniałem, że po imieniu. No koleżanki, gdyby to było w Unii Europejskiej, to elektrowni by za przeproszeniem dosunęli obowiązek, z którego by się nie wykpili. Bierzecie, czerpiecie korzyści z zapory, usuwajcie wszystkie skutki. Pewnie dojdzie, tylko nie prędko. Przez ten czas pewnie Radziwie, Duninów i tamte powiedzmy gminy jeszcze nie raz dostaną po krzyżu. Ja jestem osobiście przekonany, nie mam na to dowodów twardych, bo mnie wyrzucono z instytutu za takie gadki, jak tutaj mam parę lat temu. Znaczy na emeryturę, no już byłem w odpowiednim wieku. Ale nie mam dostępu do danych. Ale moim zdaniem awaria w Świniarach była w dużym stopniu spowodowana nagromadzeniem rumowiska przez stopień Włocławek. Gdyby mieć dostęp do pełnych danych, gdybym nie miał, to można by to ładnie czarno na białym pokazać, że zasięg podniesienia poziomu wody wywołany gromadzeniem się, odkładaniem tego rumowiska już daleko sięgnął poza Kępę Polską. To jest tak, proszę państwa, z tym pogłębianiem rzeki. Ono na rzece swobodnie płynącej tam, nie wiem, w okolicach Solca czy tych gmin waszych, Sobynie, jeziory, jest bez sensu, bo to powiedzmy, no gdyby się znalazł przedsiębiorca, który by ciągle brał, no to trzeba mu dać błogosławieństwo. Ale robienie tego na korzyść podatnika, to by się, koszty byłyby większe niż korzyści. Natomiast tam, gdzie jest spiętrzenie, czyli na Mazowszu macie dwa takie miejsca. To jest cofka zbiornika Włocławek i cofka zbiornika Dębę, z zalewu Zegrzyńskiego. Zatory lodowe powstają powiedzmy poniżej Wyszkowa rokrocznie i zalewa tam teren. Też na skutek gromadzenia się piachu, które niesie Bóg.
I nikt nie jest w stanie w Polsce dobrać się elektrowni do 4 liter, żeby to usuwali. Ja się nie zgadzam z poglądem, że przyczyną są zatory spowodowane tymi kępami i tak dalej. To jest nieprawda. Ja przyszedł... No właśnie. Nie okazało się. Proszę pani, w 1982 roku ja pracowałem w Zakopanem i 10 stycznia dostałem przez wojskową krótkofalówkę wezwanie do Warszawy. Stan wojenny w ogóle nie było. Byłem strasznie dumny, myślę sobie, nareszcie mnie internują i zostanę bohaterem narodowym. Bo oczywiście jak wszyscy należałem do Solidarności. Guzik, prawda, przyjechałem do Warszawy, wzięli mnie w kamasze, wysłali do Płocka. Wylądowałem w Płocku chyba 12 stycznia, zaraz po powodzi i siedziałem tam do końca marca w sztabie powodziowym. Myśmy zrobili wszystkie możliwe badania tego. Nikt nie wiedział, co tam się stało. Przecież ktoś, kto to widział, to począwszy powiedzmy od poniżej Płocka, dużo. To była jedna zwarta pokrywa lodowa na niesłychanie dużej wysokości. Lewy brzeg był kompletnie zalany, był półmetrowej grubości lód. Do Radziwie było zalane, tam te wszystkie, państwo lepiej wiedzą to ode mnie, Duninów i tak dalej. Ciężarówki złodziei po tym lodzie jeździły i rozbierały domy dosłownie, bo wojsko pilnowało w Płocku petrochemii. Tam w ogóle było hulajdusze. Ale była ekipa bardzo dobrze wyposażona w radar taki do poszukiwań geofizycznych. Sondowaliśmy ten zator i tak dalej. I wie pani, to jest legenda. Zator powstał mniej więcej 5 od 10 kilometrów powyżej zapory we Włocławku, gdzie są bardzo duże głębokości. Nie ma żadnych kęp, mielist i tak dalej. Tam się to zaczęło. Dlaczego się tam zrobiło? I to się powtarza rok rocznie. Ja osobiście sondowałem ten zator co 20 metrów sondami w 1982 roku. Wierciliśmy dziury i żeśmy patrzyli, jak jest zamarznięte. Otóż przy samej zaporze był normalny lód, który miał tam grubość 50 cm. To była mroźna zima. Natomiast nie wiem, 15 kilometrów powyżej, 10. Nagle żeśmy trafiali na lód, który miał 7 metrów grubości, 8 metrów. Do dna dochodził. Myśmy wiercili dziury. U góry był lód twardy, a dalej była taka pulpa, którą nazywają podbitką śryżową. To był lód, który się zgromadził pod lodem, niesiony przez Wisłę od góry. Jaki był mechanizm? To jest dobrze opisane i wiadomo. Najpierw zamarz i zawsze rok rocznie zaczyna się zamarzanie zalewu od strony zapory, bo tam nie ma prędkości. To zamarzło na pewnym odcinku. Przyszła odwilż, w okresie świąt 81 roku była odwilż, było ciepło. Ta odwilż spowodowała napływ wezbrania roztopowego z góry. Przepływy w Płocku wzrosły powiedzmy gdzieś do 2-3 tysięcy metrów. To nie jest żadne, to jest takie wezbranie normalne. Po czym chwyciły mrozy minus 20, minus 25 i tak dalej na początku stycznia. Wisłą zaczął, całą Wisłą środkową zaczął płynąć śryż. To są te takie krążki, które tam. To było wciągane pod tą pokrywę lodową i tworzyła się ta zabitka. I ona rzeczywiście w tym przypadku stworzyła się nie na skutek tych kęp, tylko miliardów, bo to szło do miliardów metrów sześciennych tego lodu prądowego, który przylepiał się od dołu do lodu. Moja konkluzja jest taka. To, co państwo tutaj pokazywali, czyli począwszy od Świniar w dół, co się ostatnio wydarzyło, czy w ostatnich latach, to jest w największym stopniu zawinione przez istnienie stopnia Włocławek i niewłaściwą eksploatację tego stopnia. Gdyby tego stopnia nie było, to była taka sama Wisła, no oczywiście zdarzałaby się powodzie. Ale tam mamy drakę co roku. Pani doskonale wie, że borowiczki są zalewane rok rocznie. I to nie są żadne cuda. To jest wynik tego, że wybudowano w 1969 roku stopień Włocławek, który zatrzymuje transport lodu i zatrzymuje transport rumowiska, co powoduje, że się ciągle dno podnosi. Moim zdaniem, pewnie się tego nie da rozebrać, aczkolwiek są takie naciski, żeby rozebrać ten stopień. Ludzie się boją, że to całe świństwo, co się nagromadziło w zbiorniku, popłynie i zatruje Bałtyk. Ja się na ten temat nie wypowiadam. Ja tylko twierdzę, że ten zbiornik nie jest właściwie eksploatowany, to znaczy nie usuwa się gromadzonego materiału. Oczywiście pani ma rację, że tam
są pewne przemiały po drodze, na których wyżej nawet, bo te zatory powstają począwszy od Kępy. Ale to są takie normalne, które tam się podniesie i ruszają. Natomiast lód staje w zbiorniku i to jest przyczyna nieszczęść, które tam nastąpiły. Ja powiedziałem o negatywnych skutkach regulacji. Chciałem powiedzieć jeszcze, co powoduje obwałowanie. Więc jak obwałowali Ren, a było to w XVIII stuleciu, to skrócili rzekę z 354 do 273. Mówię o Górnym Renie, od Bazylei do Karlsruhe. A powierzchnia terenu zalewowego zmniejszyła się z 1000 km kwadratowych do 140. Po prostu odcięto tereny zalewowe Renu, wybudowano wałę. I to wszystko było robione. Po co było robione? Od czego się zaczęło? Nawet nie od żeglugi. Ren od wpłynięcia na teren Niemiec, jeśli staje rzeką graniczną Francją i Niemcami, płynął przez tereny bagienne, podmokłe. Tam były cholerne epidemie malarii i stwierdzili, że dopóki się nie osuszy tych bagien, to te komary się będą... I skutecznie to zrobiono. W tej chwili dno Renu na tym odcinku obniżyło się około 7 metrów. Nie tak jak w Warszawie 2,5, tylko 7 metrów. Przez regulację. Tam, gdzie były kiedyś bagna, teraz lasy sosnowe rosną, bo to już są dziesiątki lat. Ale z punktu widzenia powodzi, skrócenie rzeki spowodowało, że wezbrania dopływów nakładają się na wezbranie Renu. To się zaczyna sumować. Kiedyś było rozciągnięte w czasie. A poza tym, jeżeli się skróciło czas przepływu z 64 godzin, to jest od Bazylei do Karlsruhe, było 64 godziny, jest 23 na skutek zwężenia po obwałowaniu i regulacji. No to oczywiście mamy to, co tu jest napisane. W kolonii przepływ wzrósł o 700-800 metrów, stany wody około 40 centymetrów. Ren nie ma takich zwariowanych wahań poziomu jak Wisła, to jest inna rzeka, ona z lodowców płynie. Te 40 centymetrów to jest bardzo dużo w przypadku Renu. Czyli w przypadku Renu regulacja i obwałowanie spowodowały, że zagrożenie wzrosło. Jeden przykład z Polski. W latach 80. obwałowano odcinek Bugu, gdzie ja mam działkę. To jest, powiedzmy, koło Kamieńczyka, Łochowa, Dolny Bug. 90 km zostało obwałowanych. Szerokość doliny była rzędu 4 km, teraz jest to 400 metrów. Poziom dużych powodzi wzrósł o 140 centymetrów na skutek tylko zwężenia, bo się wszystko rozlewało, płynęło olbrzymią doliną. W tej chwili musi się zmieścić w takiej kinecie. To jest skutek obwałowania. Oczywiście tam, gdzie wały istnieją, to pewnie się nie da ich zburzyć, ale trzeba mieć świadomość. Ja myślę, że to nie jest już temat na dzisiejsze przemówienie. Ja i tak przekroczyłem czas. O tym, jak to uważają uczeni na świecie, że należy to robić, to ja jutro postaram się parę słów powiedzieć. Dziękuję Państwu.